jeszcze nie otworzyłam auta. Dzień dobry. Mamy poniedziałek, mili Państwo. Nowy tydzień zaczynamy. Auto jest otworzone. Jak chcesz, to wsiadaj. Ja muszę jeszcze wystawić śmieci, bo dzisiaj jest poniedziałek. No właśnie, poniedziałek takie rzeczy się robi. Zawożę klarcie. Dzisiaj tylko klarcie. Wracam do domu, mam tam te wiśnie, których wczoraj nie ruszyłam. Już zabrakło mi weny, ale widzę, że one się całkiem dobrze trzymają, także chyba nie ma dramatu. Zawożę klarcie, wracam, zajmuję się domem. Na pewno musimy zrobić jakiś spacer do sklepów. No i mam nadzieję, że może coś jeszcze wymyślimy. Oprócz tego, no nie wiem, szkoda by siedzieć było w domu. Chociaż nie ma jakiegoś dużego słońca. Ale jest ciepło. Coś klarcia przy samochodzie majstruje. Kończę. Babcia nam wczoraj dała sałatkę, więc się na nie mamy z głowy. Dobra, Matyśku? Tak. No, Wadzioch się zajada. Dobra, idziemy zobaczyć, jak tata i Matyśka będą karmili ugryzia. Chcesz iść? Coś nam marnie te kwiatki rosną ostatnio. Gdzie takie gniazdo brzydkie zrobiło. Nie podoba mi się to. No ale już takie będą. Chodź, Wadziulku, zobaczymy, jak ugryź zjada. Tutaj swój piesek. Proszę. Jak czeka ładnie, nioniek. No, dawaj, dawaj. Nagraj, jakie kupy zrobił ładne. Gdzie? Trzy piękne figurki. Trzy piękne. I to dziwne, że nie w swoim apartamencie tym. No, bo tu mu już drzwi zamknąłem. Bo Ugryś miał taki zwyczaj, nie wiem, czy już o tym mówiliśmy, jak wyjechaliśmy do Sopotu, to w tamtej budzie, w tej śpi, tutaj, a w tamtej budzie sobie zrobił toaletę. Dlatego Paweł mu zabił wrota, żeby przypadkiem tam jednak się nie załatwiał, bo ciężko jest to potem wyczyścić. No on zaraz wyjdzie z siebie. Dobra. Władzie, nie wrzucaj mu tego pieska tam! Nie, nie wrzucaj, poczekaj. No, dawaj. Dobra, i super. I jedz, Ugryś. A spróbuj go teraz pogłaskać tam, Mati. Wstać mu tam rączkę do michy. Tak. Wstać mu tam rączkę do miski. Odsuń go. Dobrze, dobrze. Okej. Zjada śniadanko, tak, misio? Dobra, idziemy stąd, Wadio. Chodź. On sobie teraz będzie jadł spokojnie. Ciasto na murzynka. Weź oblechu. Co tam, misio? Babciu kochana? Co tam, niuńku? Wczoraj ją coś pogryzło, łapa ją bolała chyba. Sobie lizała, nie wiem, czy komar, czy jakieś muszyska paskudne. Nasza kochana babcia Ricia. Uwaga! Weź! Ugryź zjadłeś? Właśnie zgodnie doszliśmy do wniosku z Pawełkiem, że najwygodniej to jednak nie mieć psa. Nie trzeba po nim sprzątać, trawnika. Paweł też słusznie zauważył, że teraz to już do 50 będzie miał obowiązki. On już ma taki kaliber jak Rita. Chyba większy. Ej, my naprawdę o tym gadamy? Nie jest dobrze. Pieszczoszek? Tak, krzyknę na niego to. To co? Udaj. Nie, ja nie gryzę, tylko tam wyjrzę. Ugryź. Chodź. Ale kunisko. Miałczek. No zrób. Ajajajajaj. No zrób. No, ty to śliczny niunio. O, ja już płaczę. Ajajajajaj. O, trzeba go wyczesać, bo już gubi. No, już jesteś cały uśpieniony. Udało mi się wypestkować te wiśnie, zostało nam trochę soku i chyba dzisiaj zrobię z tego taką zupę, jak ostatnio mi tam moje panie w komentarzach na kanale pisały.
Już gadam też nieskładnie. A moje kochane dzieci, proszę, bawią się w tym czasie. Co to, pora roku nam się zmieniła? No wspaniale. Władzie, ale ty się ładnie ubrałeś. Pokaż na się, chłopie. Cudnie wyglądasz, koleżko. Dobra, idę to zanieść do zamrażarki. I zaraz się zbieramy gdzieś na dwór, co? Ej. Jaki mały szczeniaczek. Zaraz będzie śpiewać, poczekaj. Ajajajajaj. Nie, to jest jakoś mniej śpiewa niż kiedyś. Taki mały, słodki pieśniak ty się, no. Tak, pieszczoszku ty. Co, misiaku? A jak ucieka przed wodą? Przed wodą ucieka? No. No lubi się tam wygłupiać tam. Wiesz, jak ucieka? Widziałam. Władzio też chce buziaczki dać pieskowi. Łapa. Ugryź. Umiesz to być grzeczny. A jak już wyjdzie wiadro z wodą, to się zdziwisz to. Przynieś wiadro z wodą, to ci pokażę. Tata chyba trochę... Koszulka do spalenia. No właśnie. Oblazło cię troszkę. Wadziuś, na nóżkę mi na tyłku. Co to za zwierzyniec? Ricia, babciu, ty masz już w nosie, nie? Takie gierki. Ugryź będzie miał za 2 tygodnie, czy za tydzień? 4 miesiące. Co tydzień? Łapa. Ej! Chyba, za tydzień. Za tydzień co? 4 miesiące będzie miał. Co? No co? Ej! Co, mama? No słyszysz co, Mati? Dobra, piesie, jesteś tak zdrowy. No już dobra, no nie bądź tak zdrosny. Musisz właśnie cię głaskała. Że nie dokucza, no. Chodź, Ricia. Buzi? Co, nie chcieli ci dać, nie chciały ci pieski dać zabawki? Czekaj, chwila! Udało się, Władzio. Wyrwał ci? Trzeba było nie pozwalać. Wyszłyśmy właśnie z Matyldą, wyszliśmy w sumie, bo też z Władkiem. Jesteśmy już po obiedzie, nie Matyś? Matyśka ma moje okulary na nosie, no dobra, nieważne. Powiedzmy, że ci wolno. Idziemy załatwić kilka spraw na mieście. Coś tam jest nam potrzebne, więc musimy zajrzeć do paru sklepów. No idziemy po Klarcie na osiedle, więc znowu robimy spacer, taki już tradycyjnie. Na powrocie może jakieś lody czy coś. W sumie nie wiem. No i dzisiaj znowu taki dzień na luzie. Coś tam trzeba było rano w domu zrobić, więc nam zeszło. Z psami się powygłupialiśmy trochę na podwórku. Paweł tam bez przerwy ma jakąś robotę w międzyczasie, więc dzisiaj tak za bardzo się nie ruszamy dalej.
No ale może jutro, może Władek też jutro pójdzie do przedszkola, więc może rano się zbierzemy, pojedziemy gdzieś w jakieś fajne miejsce. Dzisiaj wieczorem postaramy się coś wykombinować, wymyślić, opracować plan. No i od rana jutro wystartować jakąś aktywnością. Zobaczymy jeszcze, jak nam to wyjdzie. Planu na razie nie ma. Wszędzie jest cień. Wczoraj sobie przypomniałam, że przecież skoro jedziemy do Chorwacji, to wszystkim nam są potrzebne takie buty, wiecie, do wody. Szybko zeszłam do piwnicy i okazało się, że jeszcze Paweł to jakieś tam buty ma. Dla Klary mam buty po Matyldzie, jakieś biedy mogą być. Nie ma butów dla mnie i dla Matyldy. No i zanim zamówię z jakiegoś Decathlonu czy innego tam sklepu online, to jeszcze zobaczę tutaj u nas, bo ostatnio widziałam takie buty w Kiku. Może by się tam takie znalazły, to bym już nie eksperymentowała z rozmiarami, może by się udało trafić. No jak nie, to dzisiaj będę musiała przeszukać. Poprzednim razem, kiedy te buty, tego rodzaju buty były nam potrzebne, to ja pływałam po kroksach, ale kroksy to jednak nie jest, wiecie. Sobie moment sobie wybrałam na nagrywanie, że szaleją. Ale wracając do butów, kroksy to nie jest dobry rodzaj obuwia do wody, bo po prostu bardzo są wypierane właśnie przez wodę te kroksy. Źle się pływa po prostu. Zresztą takich pełnych kroksów to mi się nawet nie chce zabierać, a te moje kroksy, takie wiecie, sandały, to one nie są znowu w pełni kryte, więc no, na jakieś jeżowce czy tam inne tego typu wynalazki to są mało ochronne. No więc idziemy do tego Kika, zobaczymy, co tam będzie. Czy w ogóle coś będzie, a jak nie, no to dzisiaj wieczorem chyba powinnam uruchomić poszukiwania jakieś online, żeby to zdążyło przyjść, na pewno jeszcze, żeby zdążyło przyjść w dobrym rozmiarze, bo to zawsze jest największy problem z butami kupowanymi przez internet, że właśnie te rozmiary nie do końca się, wiecie, nie do końca, nie zawsze to pasuje, tak jakbyśmy się spodziewali. Muszą być niebieskie. No, tu jeszcze są życzenia, muszą być niebieskie. Będą jakie będą, tak naprawdę. Ważne, żebyśmy kupiły nam miejsce. Albo żółte, albo niebieskie. Ale zobaczymy. Nie ma co dramatyzować, w razie czego jeszcze mamy 2 tygodnie. Ja tak w ogóle idę i się zastanawiam, że klepię tu o butach jakichś do wody i tak dalej. Nie wiem, czy ja w ogóle o tym wspomniałam, a może wspomniałam. W każdym razie właśnie nie jestem pewna, czy była o tym mowa, że wybieramy się na wakacje przecież za 2 tygodnie. No i nie mówiłam, nie wiem, a może mówiłam dokąd? Jedziemy do Chorwacji, jedziemy ze znajomym, więc idealnie się to wszystko poskładało. Jedziemy z naszymi dobrymi znajomymi z Trójmiasta, którzy byli niedawno u nas z 2 córkami. Dziewczyny uwielbiają swoje wzajemne towarzystwo, więc po prostu idealnie się składa, bo my uwielbiamy towarzystwo ich rodziców. Ja nadal ją pamiętam i nie chciałam Maja wyjeżdżać i ja też nie chciałam. Tak, Maja nie chciała wyjeżdżać, Matylda nie chciała, żeby Maja wyjeżdżała, więc teraz jedziemy razem do Chorwacji. I to lepiej! 7, prawdopodobnie 7 w piątek będziemy wyjeżdżać, startować. Jedziemy sobie do miejscowości Podstrana, w okolicy Splitu. No i spędzimy tam tydzień. No i właśnie w związku z tym wyjazdem już tak kombinuję właśnie, co nam tam jest potrzebne. Jakoś muszę pokompletować te rzeczy, których brakuje. No i na górnej pozycji listy rzeczy do kupienia właśnie są te buty, o których wspomniałam wcześniej. No i dobra, kwestię wakacji już mamy wyjaśnioną, przynajmniej na razie, ale będziemy o tym gadać na pewno jeszcze nie raz i o różnych szczegółach z tym związanymi też. Prawda, Mati? Nie wiem, czy to będzie skuteczne, ale jakieś tam spirale na komary kupiłam, takie wiecie, co się odpala i gdzieś tam na świeżym powietrzu można to wykorzystać. Zobaczymy, czy to da jakiś efekt. No byłoby miło, żeby na piątek coś nas jednak chroniło przed tymi komarami, więc będziemy próbować. To nie jest do końca ten produkt, który miałam zamiar kupić, o którym mówiły mi koleżanki, bo tutaj akurat tego nie było. Niekoniecznie chce mi się lecieć tam na drugi koniec miasta, żeby tego szukać. Spróbujemy najpierw z tym. No jak się okaże to skuteczne, no to bomba.
Takie dzisiaj okoliczności przyrody. Lipca 2020 roku, mamy poniedziałek, w Skrzyńsku ruszyły żniwa. Tutaj Szewi udaje, że pomaga. Ukurzy się biedak pewnie. A tutaj zbliża nam się już bohater dzisiejszego odcinka. No i jego maszyna. Kombajn John Deere. Wojtek, my to ziarno zaraz wysypiemy tam na przyczepę, tak? I co się później z takim ziarnem dzieje? No, wysypujemy ziarno na przyczepę. Z przyczepy jedzie do silosów. Do silosów, które tam widzicie w tle. O, tam. I w silosach sobie poleży troszeczkę. Bo musi ziarno nowe odleżeć się z tydzień przynajmniej. Okej. Okay. No i później na śrutę i dla zwierzyny. A zwierzęta tu mamy po prawej stronie też. W razie czego? Wszystko jest w pobliżu. I wspomniałeś też, że do tego silosu ziarno musi być suchutkie, tak? Tak, ziarno musi być suche, nie może być zawilgnięte, bo wtedy gniję i psuje się. Jakoś się mierzy tą wilgotność? Żeby ona miała tam... Zgadza się, jest taki przyrząd wilgoci, wiesz? Zboże powinno mieć od 10 do 12 najwięcej procent wilgotności. Jak już ma 13-14, to już jest wilgotne. Okay. Nie powinno się sypać. Wojtek, a jak to wygląda obsługa tego? Bo masz kierownicę, tak? A tam masz też joystick, widzę. Tak, i co? I tym joystickiem tutaj? Joystickiem sterujesz wszystkim praktycznie w kombajnie. Do przodu, do tyłu rozpędzasz go. Okay. Podnosisz, opuszczasz header. To widła do góry, do dołu. Okej, okay. I wszystko robisz tutaj tym? Wszystko tym, rurę rozkładasz. Dobra, a tam jest jeszcze jedna bajka. Tam są biegi się przerzucą. Jedynka to jest na polowe koszenie. Dwójką to się zaleca jeździć tak po polu, jak się nie kosi. A trójka jest szosówka. Władysław jadł, ale se zrobił drzemkę jednak. Stwierdził, że to jest dobry czas na spanie. On co chwilę oczy otwiera i zamyka. Ale buła trzyma. Dobra, Władzieś sobie jeszcze śpi. Dziewczyny już wojują. Klarce odebrana. Poczekaj, niech usiądzie najpierw. Spokojnie. Czemu się gniewasz, Klarusia? Bułka ci wypadła? Dobrze, kocie, dałam ci drugą. Matylda. Nie spadnij, trzymaj się, Klarciu. Pobawiłyście się na placu zabaw trochę? Tak.
Dobra, posiedzieliśmy na placu zabaw chyba z półtorej godziny, albo lepiej. Trzymaj się bardzo, bardzo. To pora wracać do domu. Wracamy do domu. Dziewczyny tam pchają wózek z Władkiem. Jest już godzina 5 prawie. Także idziemy, dam dzieciakom pewnie coś do zjedzenia. I tak nam dzień upłynął, w sumie nie wiem na czym. Trzeba pomyśleć, co by tam jutro wykombinować fajnego, atrakcyjnego. Co tam, dziewczynki? Idziemy, chodźcie. Nie, 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 Matylda tak nie, bo ona spadnie z tego wózka. Wypadek nam niepotrzebny i wizyty w szpitalach. Dobrze, to napijcie się wody. Komary nas po prostu żrą na potęgę, słuchajcie. Jestem spryskana jakimś eko, bio, nie wiadomo co, płynem. Ale takim, o, ja nie mam pojęcia, czy to będzie działać. Właśnie spryskałam dzieciaki tym specyfikiem i zaczął się taki wrzask, że coś okropnego. Twierdzą, że je szczypie bardzo, jak się je tym pryska. I możliwe, że w miejscu tych ugryzień, jakie popryskałam, to je coś tam podrażniło. Chociaż tutaj w składzie rzeczywiście są same detale. Znaczy jest jakiś alkohol, wiadomo, woda, mięta, eukaliptus, jakieś tam inne zioła. Więc no nie wiem, co tutaj takiego mogłoby być takie podrażniające. No ale rzeczywiście darły się obie, to coś musi być na rzeczy. No drapie, dobra, ale może nie będą cię gryzły. No, nie wiem, co jest gorsze. Sypie! Nie lubię. Klara, ja też nie lubię, ale nie lubię też, jak jesteś pogryziona, wiesz? Klara to w ogóle chyba jest zmęczona. Nie lubię tego. Pora wracać do domu, tak jak mówiłam. Może tam będzie łatwiej zapanować nad tymi złymi humorami. Pokaż na tego panicza, Matysiu. Co? Tak się jedzie, gościu. Tak się jedzie. No dobra. Karocy jedzie. Dobra, dziewczyny mnie namówiły na lody, ale nie mam kasy w gotówce, więc musimy iść do bankomatu. No i niech już będzie moja strata, pójdziemy na te lody, bo są takie męczy były dzisiaj, że nie wiem. Tak to teraz na naszym Kolbergu wygląda. Są fajne stoliki, parasole. Jest sobie gdzie usiąść, fajnie. A my idziemy po kasę tutaj gdzieś może, jakiś bankomat wyłapiemy. Chodźcie, trzymajcie się wózka. I idziemy na lody. Trzymaj się wózka, idziemy już na lody. Mamy swoje lody, ale już kierujemy się w stronę parku. Klara jednego loda straciła, upadł nam. No ale te lody mają to do siebie, że takie są bardzo łatwo wypadające z tych wafelków. Idziemy do parku, może tam na chwilę przysiądziemy, nie? No to kończcie jeść te lody. Władysław już swoje zjadł. Wygodnie ci, Władysiu, tak? Jeszcze byś zjadł. Nie, Misiu, już ty swoje zjadłeś. I zaraz idziemy do domku. W ramach podsumowania działań antykomarowych, a właściwie konkretnie tego jednego działania, to chciałam powiedzieć, że nie ma działania. Tak jak nas gryzły, tak gryzą nas nadal. Władysław pogryziony na buzi. Dziewczynki tak samo. Ja też. Klara już jest prawie w basenie, więc się spieszmy, Matyśku. Klara, stój! No, więc to jest nic nie warte. Nie wiem, czy jest coś skutecznego na te dziady, ale przydałoby się znaleźć jakiś specyfik godny używania i kupowania, bo po prostu no, nie da się wytrzymać. Słuchajcie, idę jakieś 20 minut i ciągle oganiam się od komarów. Już jestem strasznie pogryziona. Mam pełno takich czerwonych plam. Zresztą dziewczyny tak samo. Władysław na twarzy. No kurde, boję się, że znowu się to skończy jakąś gorączką któregoś. Też nie mam dzieci w typie alergików, ale jednak ostatnio no, obawiam się, że to właśnie Klary ta gorączka, która wystąpiła kilka dni temu, mogła być spowodowana tą ilością ukąszeń. No i tak, jakbyście znali jakieś lepsze patenty, bardziej skuteczne, to dajcie znać, bo... Dziewczyny, pogrzało was? Już jesteśmy prawie w domu, na szczęście. Chodź! Tat
Maty nie ma. Co tam, Nino? Ritka przyszła. Zaraz cię wypuszczę. Weszłam do domu, Pawła nie ma. Mam chwilę, żeby zrobić tam jakieś rzeczy przy kompie. Dzieciarnia się u góry tak wydziera i ciągle mają się jakieś wypadki. Jak nie paluszki, to nóżki, jak nie nóżki, to kolanka. Ciągle coś po prostu. Ta przed chwilą mała sobie przedziała paluchy. Wcześniej na placu zabaw sobie też przedziała palucha, tylko innego. W międzyczasie się wywaliła jedna, druga, Władek tak samo. Nie wiem, co dzisiaj jest. To nie jest ich dzień chyba. Ale nic, uciekłam stamtąd, niech się dzieje co chce, niech się drą. Ja muszę na chwilę usiąść do kompa, zrobić kilka ważnych rzeczy. Paweł pewnie zaraz wróci, pojechał gdzieś, słuchajcie, umówił się z Wojtkiem, naszym kolegą, i gdzieś tam jakiegoś bizona fotografuje. Normalnie jest na kombajnie, słuchajcie, i jest podobno fajnie. No nic, dobra, to tyle z tych głupot. Ja przystępuję do szybkiej akcji. Chcę to skończyć, zrobię dzieciakom kolację, może one są po prostu głodne i dlatego mają takie, wiecie, takie humory ciężkie. No, a tak w ogóle to dzień się kończy, a mi teraz by siadło takie zimne piwko, słuchajcie, albo zimne winko. Ojojoj, jest taki upał, jestem tak pogryziona, właśnie jeszcze to miałam powiedzieć, że to jest pierwszy dzień od niepamiętnych czasów, kiedy jest ciepło, jest dobra pogoda, nic nie pada, a ja wchodzę do domu, zamiast siedzieć na dworze oporowo, tak wiecie, do końca, tam do 7 wieczorem, bo dzisiaj po prostu, no, poddałam się. Te komary to jest jakaś, to już gorzej niż, to już jest więcej niż problem. Ja jestem pogryziona po prostu odtąd do stóp. Dzieciaki tak samo, mają bardzo pogryzione nawet buzie, tu na karku, szyja. No, po prostu strasznie są pogryzieni. Ten preparat, który kupiłam, to w ogóle nie wiem, czym to, nie wiem, do czego to się nadaje. Do odświeżania powietrza może, lekko. Choć i tak to jest wątpliwe, jego przydatność. No po prostu nie wiem, jak sobie z tym radzić, no bo to jest też paranoja, żeby siedzieć w domu zamiast na dworze w taką pogodę. Ale powiem wam, no nie mam ochoty znowu patrzeć, jak się męczą, drapią całe dnie i noce. Muszę dzisiaj poszukać jakichś informacji o jakichś lepszych specyfikach. Dzisiaj koleżanki podały mi nazwę jakiegoś preparatu. Podobno jest do kupienia w Superfarmie. Nie pamiętam jego nazwy. Muszę to sobie dzisiaj ustalić, jak to się nazywało. I chyba kupię. No podobno jest drogi, ale skuteczny. Powiem wam, że jestem w takim stanie, w takim momencie, że choćby kosztował nie wiem ile, bardzo dużo, to jestem w stanie kupić i próbować, bo no tak się nie da żyć, no. Więc muszę zaraz napisać do koleżanki, żeby mi przypomniała nazwę tego czegoś. I to też jest w ogóle podobno preparat o jakimś tam składzie oparty głównie na naturalnych składnikach, co mi bardzo odpowiada. No ale nic, no nie wiem. No zamówię i zobaczę. Mam nadzieję, że to przyjdzie jakoś dosyć szybko. Powiem wam, że te naturalne cytryny, lawendy, te inne rzeczy, to jest po prostu... No to jest za mało. No to nie działa tak, jak powinno. To znaczy, to dalej te komary gryzą. No może na mniejszą skalę, ale jednak dalej jesteśmy bardzo pogryzieni. Kończę. Robię to, co miałam zrobić. Robię dzieciakom kolację. No i czekam, może zaraz przyjedzie Paweł do domu, to się napijemy. Jak nie czegoś zimnego, no to chociaż kawki, nie? Siema. Siemka. Jak było? Na żniwach? Na żniwach. Na scesie tylko guzinka. Ale kosiłem kombajnem. Co ty? Zobacz. A masz na to jakieś dowody? No to o, teraz zrób cięcie i pokażemy, jak ja kosiłem kombajnem. Taka dzisiaj kolacja dla dzieci. Zapiekaneczki. Całkiem dobre.